Poprzednim razem padło takie stwierdzenie, właśnie ty to powiedziałeś, a propos pobytu w hotelu, w motelu, no w miejscach noclegowych, że czasami się człowiek zastanawia, czy przypadkiem nie wynieść śmieci, które zgromadził przez ten pobyt, żeby no, po prostu źle o nim nie myśleli. To taka, że tak powiem, wtórna segregacja następuje, czyli wynosić śmieci, żeby nie zostały na miejscu. A tak zupełnie poważnie, śmieci, bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o takie właśnie miejsca noclegowe, w podróży również. Robimy tego mnóstwo, produkujemy. W każdym razie tak, czy jesz, czy śpisz, mówiąc krótko, zawsze gdzieś obok są śmieci, które wytwarzamy, a z tego co wiem, to jest to temat dla Was dość ważny i istotny. Męczący, kontrowersyjny, kosztowny, wszystkiego po trochu. No to od czego zaczniemy? Od tego, że Cię męczy, od tego, że jest dla Ciebie kontrowersją, czy od tego, że Cię kosztuje? To znaczy, że jesteśmy obwiniani za produkcję śmieci. Nakładane są na nas coraz większe, jakby mam coraz większe daniny płacić za to, że nie produkuję tych śmieci. Płacę za śmieci podczas kupowania produktów i później prowadząc czy to w firmę, czy w domu, no są, mówię, coraz większe koszty związane z tym związane. Więc mnie to akurat, osobiście bym to powiedział, denerwuje, ponieważ rodzi mi to mnóstwo problemów. Powiedzmy w hotelach, my akurat mamy, no, dużo płacę za śmieci, ale mam niesegregowane, ale no teraz nie wiem, jak będzie dalej. Śmieci coraz więcej trzeba segregować, czyli coraz więcej pojemników musisz mieć na te śmieci. Czyli i musisz ich kupić, i musisz to segregować, i musisz za każdy oddzielnie zapłacić. Ja tak naprawdę nie wiem, bo sortując gdzieś takie śmieci w domu, no bo w firmach dużych, no to musisz zatrudnić oddzielnie osobę, która będzie się tym trudniła, bo nie poradzisz sobie. Natomiast sortując takie śmieci w domu, zastanawiałem się nawet, czy jest to legalne, czy ja nie powinienem mieć umowy zlecenia z kimś, nie będę wymieniał. Że chciałbyś to dorobić po prostu. czy to jest legalne, że bo ja sortuję śmieci, czyli pracuję dla. No dobrze, no dobrze. I sposób mój jest taki, że jak jestem gdzieś w hotelu, to już mówię całkiem poważnie, to staram się trochę pomóc, bo kiedyś pomyślałem sobie, no właśnie, a co oni z tym wszystkim zrobią, kiedy to wszystko idzie do jednego kuba? Ja im trochę pomagam, więc tam zostawiam po sobie te poszczególne worki, ale no skoro tyle wątpliwości, no to jaki masz na to pomysł? Jaki macie na to pomysł? Sebastian. To znaczy, no ja muszę nawiązać tutaj do samego, jak gdyby, do źródeł, tak? A źródła, no gdzie mamy? Źródła mamy za czasów PRL-u, tak, można powiedzieć, deprecjonowanego PRL-u, gdzie mieliśmy segregację, ale całkiem inną segregację. Przede wszystkim nie było takiej nadprodukcji tych śmieci, czyli nie było tych plastików, folii. Bo to weszło dopiero z początkiem lat 90., kiedy korporacje zaczęły wkraczać do naszego kraju. W latach 70., 80., bo ja jestem właśnie, moje lata młodości, dzieciństwa przypadają na te lata, to był znakomity, naturalny obieg tych wszystkich opakowań, tak to nazwijmy, bo to się wszystko w zasadzie wiąże z opakowaniami. Czyli butelki szklane były albo wymienne, tak jak na mleko, wymienialiśmy śmietanę i wiele jeszcze innych cukierki produktów. W papierze. Cukierki były w papierze, w torebkach papierowych. Jak były butelki jakieś po alkoholu, załóżmy, no to te butelki też można było sprzedawać, bo często jako dzieci w tamtych czasach... No, przypomniałem Ci, że byłeś nieletni wtedy, więc jaki alkohol, dobra, tak, ale tak zupełnie tak, poważnie. Tak, to żartobliwie, ale tak, ale jeżeli były imieniny w domu, czy tam jakaś impreza, czy coś, zawsze zostawały jakieś butelki, no to dzieci właśnie w zasadzie z każdej rodziny mogły sobie dorobić, bo mogły to zanieść do punktu skupu czy do sklepu i otrzymać za to pieniądze. I to była taka naturalna segregacja. Poza tym były konkursy zbierania makulatury w szkołach, gdzie na przykład jak ktoś wygrał takie konkursy, to mógł dostać komplet książek na następny rok, na przykład te 2-3 osoby z klasy, jak przyniosły tej makulatury dużo. Czyli był naturalny obieg tego wszystkiego, były też skupy makulatury. No dobrze, panowie, ale to było, a teraz jesteśmy zalani przez plastik, no to co teraz w takim razie, jaki pomysł, no, przenieść to na teraz, no czekam na jakieś... No tak, no i na przykład ja na początku lat 90. po ukończeniu studiów przebywałem w Stanach Zjednoczonych i tam mi się rzuciło właśnie w oczy, że
była ta naturalna segregacja tych śmieci, dlatego że jeżeli ktoś kupuje coś w puszce, coś w szklanym opakowaniu, w plastikowym opakowaniu, tam jeszcze też w papierowych opakowaniach, tak? Przy każdym markecie był obowiązek, żeby stały takie olbrzymie maszyny, podobne do tych maszyn, które sprzedają kole, czy tam jakieś po prostu takie rzeczy. To tak wygląda mniej więcej, jak ktoś był, to wie. I jak no, można było po prostu zebrać sobie określoną ilość, 50 opakowań, czy 100 worek plastikowych, czy tam puszek, czy jakichś tam innych jeszcze opakowań, szklanych załóżmy. No i podjeżdżało się samochodem i wrzucało się te opakowania i za każde opakowanie wtedy w tamtym czasie już automat zwracał 5 centów, więc to była segregacja taka prawdziwa, bo wkładaliśmy jakiś swój wysiłek, żeby zebrać te opakowania, nie wyrzucaliśmy ich do kosza. Jadąc na zakupy po prostu wrzucaliśmy sobie przez tam 2-3 minuty do automatu, który zwracał nam, załóżmy, jak mieliśmy 100 opakowań, no to $5, łatwo przeliczyć, jak 200, no to było $10, to była całkiem spora suma, bo za $10 w tamtym czasie w stanie Connecticut można było zatankować pełny bak paliwa do Mazdy. To tylko porównuję po prostu, jakie były, czyli za 200 puszek, 100 butelek, załóżmy, można było mieć pełny bak paliwa. Więc to była naturalna segregacja, ochrona środowiska i ona była jeszcze gdyby nagradzana, no bo to my wkładamy energię w to, żeby zebrać te, tak jak teraz tutaj mamy, że my segregujemy, ale my nie dość, że segregujemy, karani. To jeszcze jesteśmy karani, że musimy za to płacić, że chronimy to środowisko, to musimy za to płacić. Czyli jesteśmy podwójnie karani, bo płacimy producentowi towaru, czyli tej, załóżmy, jakiejś tam żywności, czy wody, napoju, za to, że kupujemy jego towar, czyli płacimy, bo w koszt też jest przecież produkcja opakowania wliczona. I później musimy zapłacić jeszcze za jego utylizację, co powinno być właśnie tak jak w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie to samo jest zresztą, zorganizowane w ten sposób. I to byłaby prawdziwa, uczciwa segregacja, bo tego nie można teraz nazwać segregacją, tylko wyzyskiem i kolejnym podatkiem od nas, jeszcze za naszą pracę kolejną, bo to jest tak, myślenie, koncentrowanie uwagi na tym, że 16 trzeba oddać plastiki, 20 papier, 26 bio, tam 30 mieszane i tak dalej, wszyscy wiemy. Musimy myśleć o tym, pilnować tego, bo jak nie przypilnujemy, to nie zabiorą tych śmieci spod domu. A do tego jeszcze musimy za to zapłacić. I tak jak Norbert powiedział, to są niemałe pieniądze i te koszty ciągle rosną, bo w tym roku był duży wzrost, na przykład u mnie w gminie. No, powinny być mniejsze opłaty za to, że segreguje, a nie za to, że segreguje większe. Ceny idą w górę, tak? Więc to jest nie fair, bym to nazwał. A tutaj jeszcze oprócz tego, że mówię, nie powinien być jakby karany za to wszystko taki przeciętny człowiek, tylko coś powinno być z korporacjami zrobione, że nie, żeby produkować te produkty w szklanych opakowaniach wymienialnych, tak? Czy to jak na przykład już by tych maszyn nie było, zakładając przy marketach, bo tam jest największe skupisko, no to powinien być punkt, w którym można zamienić to, oddać to wszystko, tak? Kolejna rzecz, na przykład takim są bardzo dużo nawet niejednorazowych narzędzi, bym nazwał, ponieważ miałem okazję taki wąż ogrodowy chciałem przykręcić, opaskę, no i nawet ten śrubokrętem nie mogłem jednej opaski przykręcić, bo się od razu pękł, więc to jest zakaz produkcji takich materiałów półjednorazowych, bym to nazwał nawet, tak, no to można dużo dzięki temu było zaoszczędzić tej ekologii, o tak bym nazwał. To by była dla mnie czysta ekologia. Coś jeszcze, panowie? No, taki kij w murowisko trochę wsadziliśmy. Być może ludzie zaczną się troszkę budzić i zaczną w tym kierunku gdzieś iść jakieś po prostu kroki prawne, tak? Czy to ze strony prawodawców, czy w ogóle później ze strony ustawodawców, tak? Żeby zmienić to, po prostu żeby przerzucić koszt tej ekologii na korporacje właśnie, a nie na zwykłych obywateli znowuż. Bo ja to traktuję jako kolejny podatek i myślę, że to jest logiczne, bo to jest jakiś ciąg logiczny tego wszystkiego. Jednak jest producent, a nas się obciąża za utylizację tego, co producent wyprodukuje, bo to nie my jesteśmy winni i obciąża się jeszcze nas dodatkowymi podatkami CO2 i tak dalej, to już są te unijne kroki, ale to już zostawmy. A ja tu jeszcze dopowiem, bo a jeszcze jest na przykład tam w niektórych tych sieciowych
rzeczach, nie mogę u nas wymienić, że jest, pochodzi z recyklingu. To dla mnie to jest coś takiego, jak ja bym, nie wiem, wybudował jakąś świątynię, miałbym 1000 niewolników, których 900 by zginęło, ale dzięki mnie 100 przeżyło, tak? No, to, tak bym porównał. Ale to. Wiesz, ale z drugiej strony to też, że coś pochodzi właśnie z recyklingu czy z odzysku, to też ma na celu uświadomić, że taka rzecz jak właśnie tego typu działania mają miejsce. No, w każdym razie kij w mrowisko to rzeczywiście. Mam nadzieję, że wasze głosy nie będą takimi głosami na puszczy, tylko być może dadzą początek jakiejś dyskusji. Dla mnie taką kontrowersyjnym tematem jest zbieranie tych z butelek korków. Uważam, że to jest antyekologiczne i koszty zbierania tych korków przewyższają wielokrotnie wartość tych korków, chociażby dlatego, że taki przykład dam, że jeśli na przykład szkoła zbiera korki, na przykład jest w niej 500 uczniów i te 500 uczniów mają swoje rodziny, te rodziny są zaangażowane w te korki, czyli dojść, że te osoby poświęcają swój umysł na śmieci zamiast na coś bardziej, na inne rzeczy. I oprócz tego, na przykład, nie wiem, każda rodzina zbierze za 2 zł tych korków, zawiezie ich do szkoły, to koszty paliwa przekraczają wielokrotnie wartość tych korków i to jest antyekologiczne. Dodatkowo jeszcze jakby tu chcieć wchodzić dalej, ale z drugiej strony dwutlenek węgla, który ja zginając się, bo jak teraz się mówi o dwutlenku węgla, że ja oddaję, czy zwierzęta coś oddają z siebie, czy ludzie, czy to, że ja kanapkę zjadam, to ja zabijam świat, no to myśląc o tych korkach, też zabijam świat, no bo mówię swoją energię, czy na to paliwo, żebym zarobił później te miliony rodzin, to przewyższa to wielokrotnie całą logikę. Oprócz tego mówię, wszystkie maszyny, te pudełka, które są, do których się wrzuca, wytwarza to, ktoś to wytwarza, to są wielkie koszty i obsługuje to wszystko, więc ten proceder jest nieekologiczny, a jeszcze bym dodał, że nie konsumując tych butelek, żeby nie konsumować tej wody, którą sam konsumuję, to by było bardziej ekologiczne, żeby nie było tych korków w ogóle, tylko żeby były inne, które oddaję. Dobrze wiesz, że ja korki zbieram, a zanoszę je na nogach do miejsca, gdzie mogę je oddać, bo wierzę w to, że mogę w ten sposób pomóc. No, taki mrowisko włożyli. Nie wiem jak wy, ja mam niezły śmietnik w głowie, muszę to jakoś posegregować.